Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swych uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Lepiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Kochani, kiedy gromadzimy się w ten piękny fatimski wieczór, i to dokładnie 13 października, kiedy Maryja zatrzymała słońce, gromadzimy się na Eucharystii, na ofierze, najświętszej ofierze, włączamy swoje modlitwy, włączamy swoje intencje w ofiarę Pana Jezusa, w bezkrwawą ofiarę Pana Jezusa. Czynimy w tej chwili to, co czyni Kościół w sposób najgodniejszy, najpiękniejszy, bo nie ma nic cenniejszego w Kościele niż Eucharystia. A zatem gromadzimy się dziś i słyszymy w Ewangelii słowo trudne. Słowo, które może być bardzo opacznie zrozumiane. Opacznie, czyli niedobrze. Zabierając jakby motywację tym, którzy to słowo niedobrze rozumieją, a przecież usłyszeliśmy, że żywe jest Słowo Boże i skuteczne ono jest. A zatem niech Słowo Boże nas dziś w ten fatimski wieczór dotknie i oświeci. Pan Jezus został zapytany o Królestwo Niebieskie. My już wszyscy wiemy, że Królestwo Niebieskie to nie jest miejsce, do którego można wejść jak przez granicę, pokazać paszport czy papiery i przejść przez granicę. To nie tak. Królestwo Niebieskie, kochani, to jest stan szczęścia, stan błogosławieństwa, stan bycia z Panem Bogiem. I pamiętacie, mówiliśmy wiele razy już, że tak rozumiane Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie, zaczyna się tu na ziemi. Zaczyna się tu na ziemi. Jeżeli tu w moim życiu znajdę Pana Boga,
zasmakuje Jego obecności, Jego łaski, Jego błogosławieństwa, to już rozpoczyna się dla mnie Królestwo Niebieskie. Ale nie po to, żebym je zamknął jak ten skarb, tylko dla siebie. Królestwo jest po to, aby się nim dzielić. Bo każdy dar otrzymany od Boga jest nam dany i zadany, abyśmy się nim dzielili. No właśnie. I dzisiaj pewien człowiek pyta Pana Jezusa, jak do tego królestwa wejść. A Jezus mu odpowiada, że znasz wszystkie przykazania. On mówi, że on według nich żyje. I Jezus mówi tak, ale brakuje ci jeszcze jednego. Idź, sprzedaj to, co masz, rozdaj. To słowo było inspiracją dla wielu, również dla świętego ojca naszego Franciszka. Jesteśmy we franciszkańskim miejscu w Bridgeport i wiemy, że święty Franciszek, święty Antoni, wielcy ojcowie naszego zakonu rozumieli te słowa, że należy rzeczywiście rozdać to, co mają ubogim i żyć w sposób prosty. I tak żyli, jak widzimy, doszli do świętości. A zatem nie pokładać wielkiej nadziei w bogactwach, bo i tak przemija postać tego świata. Ale jest jeszcze, kochani, coś innego. W dzisiejszej Ewangelii pada zdanie, jak trudno jest dzieci, jak trudno jest wejść tym do Królestwa Bożego, którzy pokładają ufność w bogactwach. I kochani, byłem dzisiaj w Massachusetts, w Dudley, w amerykańskiej parafii świętego Antoniego, która wkrótce przyjmie relikwie męczenników z Peru. Będę w Dudley za 2 tygodnie w kolejnym kościele świętego Andrzeja Boboli, przyszłym sanktuarium. Na mojej drodze franciszkańskiej misji głoszenia Słowa Bożego spotykam ludzi. I to są piękne spotkania. I uświadomiłem sobie, mówiąc dzisiaj do nieznanych mi braci i sióstr w Dudley, na mszach świętych w tej amerykańskiej pięknej parafii, że należy zrozumieć te słowa jako coś bardzo ważnego, jako zaproszenie. I chcę dzisiaj to zaproszenie 13 października wypowiedzieć. W ten wieczór, w ten dzień, który wspomina dzień, kiedy Maryja zatrzymała słońce. Dla niedowiarków, będziemy jeszcze o tym mówić, dla niedowiarków, którzy mimo wielkich znaków fatimskich uważali, że tam jest jakaś ściema, że to nieprawda, że to polityka, że coś sobie wymyślili. Matka Boża wobec tysięcy zgromadzonych ludzi uczyniła cud słońca. Ale wcześniej objawiła się dzieciom. Dwójka z tych dzieci spoczywa teraz na moim sercu. Dzieciom objawiła się jako matka. Przyszła z Józefem i z dzieciątkiem. Przyszli jako rodzina. A zatem w dzisiejszy wieczór, tego samego 13 października, stajemy przed Matką Fatimską wobec relikwii dzieci i słyszymy słowo o tych, którzy pokładają nadzieję w bogactwie, czyli w rzeczach kompletnie nic nie wartych. Pieniądz przeminie, piękność przeminie, nasze makijaże i nasze piękności, to wszystko, jak się potrafimy stroić, nic przeciwko makijażom, ale pamiętajcie, to nie są rzeczy, które wprowadzą was do nieba. Są inne rzeczy, które są nieprzemijalne. Jezus o nich dzisiaj mówi. Pokładać ufność. Drodzy, drogi bracia, droga siostro, przyjaciele, tu w Bridgeport, gdziekolwiek jesteście, co to znaczy pokładać ufność? Inaczej mówiąc po polsku, to ufać. Ufać. Czy mówi wam coś to słowo? Tak. Zaufanie to jest ta cnota, ufność, o której przypomniała nam siostra Faustyna, a której nam dzisiaj tak brakuje, ciągle na nowo brakuje nam ufności. Jakże łatwo jest powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, a jakże trudno jest według tego żyć. Bo mówić potrafimy wiele, czasami o dużo za wiele mówimy.
Ale żyć według reguły zaufania Bogu, tego nam brakuje. I my możemy sobie, już wkrótce będziemy w naszej parafii przeżywali misję, przyjdzie Matka Miłosierdzia, Pani Ostrobramska, obraz wileński. Będziemy bardzo dużo mówić o tym, Jezu, ufam Tobie. Jeśli tego nie będziesz mieć w sercu, to Ci żaden obraz nie pomoże, żadne nabożeństwo, żadna pobożność i liturgia, jeśli nie będziesz mieć w sercu zaufania. Co to znaczy zaufać Jezusowi? I o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Co to znaczy zaufać Jezusowi? To znaczy złożyć w Nim, w sercu Jezusa, przez serce Maryi, moje życie, życie moich bliskich. To wszystko, co najcenniejsze, najpiękniejsze, ale też czasami bardzo trudne, złożyć w sercu Jezusa, pełni ufności. Ja, Panie, nie wiem, ale ufam. Ja nie wiem, czemu to czy owo wydarzy się w moim życiu, ale ufam, że to jest Twoją wolą. Jest mi bardzo trudno przyjąć moje cierpienie, ból, ale ufam, że czemuś to służy. Jest mi bardzo trudno zrozumieć ofiarę w moim życiu, ale ufam, że to, Panie, od Ciebie. Jest mi bardzo trudno przejść moje trudności na modlitwie, rozproszone myśli, uciekające, brak skupienia, ale wierzę, ufam, że Ty mi, Jezu, dopomożesz. Jest mi bardzo trudno zrozumieć pewnych ludzi w moim życiu, których po prostu po ludzku nie lubię, którzy zadają mi trudność, cierpienie, ból, ale ufam, że Ty, Panie, postawiłeś ich na drodze mojego życia. I tak, kochani, moglibyśmy do rana myśleć i zastanawiać się, cóż jeszcze możemy złożyć w sercu Jezusa, a o to chodzi w fatimskim wezwaniu. Módlcie się o pokój. Ja jestem królową różańca. Ja jestem królową pokoju. Kochani, jedno z życzeń Matki Bożej było odnowienie nabożeństwa do jej serca, niepokalanego serca Matki Bożej. Po co? Aby doprowadzić ludzkość do pokoju, do zaufania Bogu. Po to, aby odnowić ten pokój w naszych sercach. Jeśli nie będzie pokoju, drodzy, w naszych sercach, nie będzie pokoju na świecie, bo wszelkie wojny, wszelkie niepokoje, wszelkie konflikty rodzą się w ludzkich sercach. I my nie mówimy tylko o globalnych konfliktach między państwami, ale o tych malutkich w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, o niezgodzie, o niewiernościach, o trudnościach. Wieczór Fatimski, kochani, zaprasza nas zatem, abyśmy odnowili naszą ufność. Ta dzisiejsza niedziela, która jednocześnie jest 13, a więc Dniem Fatimskim, i to Słowo Boże, które Pan Bóg nam dzisiaj dał, niech zaprosi nas do odnowienia w naszych sercach zaufania Bogu. A jeśli czujesz, że Ci tej ufności brakuje, proś o nią. Jeśli czujesz, że wychodzisz z pewnych trudności, ale ciągle na nowo powracasz do starych grzechów, nałogów, nawyków, błagaj Boga o pomoc, o to, aby Ci nigdy nie zabrakło zaufania. Pamiętamy naszą zasadę, że ostatnie zdanie w kazaniu należy do Matki Bożej, a zatem dziś jej wszystko zawierzamy. Pani Fatimskiej, Matce Różańcowej, Matce Miłosierdzia. Ona, która tak bardzo przychodzi do serc naszych, tu w Bridgeport, w tym pięknym miejscu, tu w Bridgeport, niech rozleją się jej łaski z jej niepokalanego serca. Proszę Was o to, abyśmy nigdy, ale to nigdy nie przestawali modlić się o to, aby Maryja prowadziła nas do Jezusa. Odnawiajmy naszą ufność.
Nie pokładajmy ufności w rzeczach, które przemijają. Nawet jeśli są piękne, ładne, okej. Ale patrzmy na Jezusa i patrzmy na serce Matki Miłosierdzia, Pani Fatimskiej, Królowej Rodzin, Królowej Różańca Świętego. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.